Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kolejna część artykułu, a znaczy, kolejna część serii z cyklu BKMC hufd czyli e, Bandy Kosmicznych Marines Chaosu. Anioły Ekstazy to Banda Kosmicznych Marines Chaosu poświęcona Slaneszowi, no a jakżeby inaczej. W przeszłości bracia bitewni tej bandy tworzyli lojalistyczny loyalistycz zakon synów Ultuansa. Do ich rebelii doszło w wyniku wydarzenia, które do historii Imperium przeszło jako zdrada ganymetyjska. Od tamtej pory Anioły Ekstazy brzydzą się na myśl służby na rzecz Imperatora, wolą walczyć w imieniu władcy przyjemności Slanesza. Jakie są słynne kampanie? Jest jedna taka duża kampania. Sezon pożarów na Sarnak z tej rok 996-41 milenium. Anioły ekstazy dokonały desantu na świat dżungle Sarnax w poszukiwaniu portalu do pajęczego traktu Eldarów. W czasie wspinaczki heretyckich Astartes na szczyt góry Tukua, gdzie mieli rozpocząć poszukiwania portalu, anioły wpadły w zasadzkę oddziału Eldarskich Strażników. Strażnicy utrzymali kosmicznych Marines Chaosu w miejscu na dość długo, by do potyczki dołączyły Eldarskie Posiłki, oddziały wojowników Aspektu wyjących Banshi. Wyczuwając zwycięstwo, strażnicy dobyli ostrzy i pistoletów shuriken i ruszyli do walki w zwarciu, wyłaniając się z, lesnej, z leśnej gęstwiny wokół Astartes. Gdyby atak trwał kilka chwil dłużej, zwycięstwo Eldarów byłoby niekwestionowane. Ostatni słudzy Ulixa, dawnego mistrza zakonu, synu Fultuansa, padliby trupem, ich odbiorniki Vox zostałyby zniszczone, a ich kakofoniczne modlitwy zostałyby urwane w pół zdania ostrym nożem Eldarów. Jednak bansi były zbyt podekscytowane, by ucementować swoje zwycięstwo. Chciały oczyścić planetę ze spaczenia, które reprezentował pochód sług tej, który pragnie. Doszło więc do tego, że gdy Banshee wyzwoliły z siebie swój słynny, soniczny okrzyk, nieświadomie przechyliły szale zwycięstwa na stronę Aniołów Ekstazy. Okrzyk wojenny Banshee mógłby zdezorientować, a w niektórych wypadkach zabić poprzez wylew krwi do mózgu wielu innych wrogów Eldarów w całej galaktyce, jednak Anioły Ekstazy doznały w tym momencie prawdziwego objawienia, no i chyba ekstazy. Poddani sonicznemu bombardowaniu Astartes odkryli, że unikatowe metody walki Banshee były dla nich czymś kompletnie nowym, czymś, czego nigdy żaden z nich nigdy w przeszłości nie doświadczył, i drżący z zachwytu Astartes podwoili swoje wysiłki w walce, tak jak gdyby wstąpiła w nich nowa energia. Nagle sytuacja się odwróciła, teraz to Zinos uciekali w popłochu, jednak ich nadnaturalna prędkość nie wystarczyła do skutecznej obrony przed Marińska kofonii, Eldarzy zostali pobici i zmuszeni do odwrotu. Ulix był usatysfakcjonowany porwaniem eldarskiego strażnika i sprowadzeniem go na pokład swojego okrętu, wiecznej modlitwy, gdzie zamierzał podarować go swojej boskiej kochance i utrzymać długo wyczekiwaną nagrodę. Jakie są słynne anioły ekstazy? Ulix Ujarzmiony, niegdysiejszy mistrz zakonu synów Ultuansa, e, obecny lord chaosu aniołów ekstazy i czempion Lanesza, Ekwis Namaszczony, to nawiedzony kosmiczny marines z chaosu, członek bandy, Kawix, Pineus, Rauhait, Ra Ra Sint Wyniosły, to są polegli wszyscy Maryńska Kofoni, którzy oddali swe życia w walce z Banshi na Sarnax. Sart Uśmiechnięty, Maryńska Kofoni, Bandy, stracił ramię w walce z Banshi na Sarnax. Jaka jest flota zakonu? Wieczna modlitwa, klasa jest nieznana, liczący sobie trzy tysiące lat, okręt, który zasłynął zniszczeniem wielu innych flagowców, sił imperium, a nawet całych metropolii. Choć dawniej był szlachetnym narzędziem woli imperatora, dziś stanowi jedynie źródło potępienia. Pancerz bitewny Aniołów Ekstazy jest bladoróżowy, insygnia na pancerzu i obramowanie na ramienników jest zaś u nich czarne. Ich symbolem jest czarne urządzenie przypominające broń lub kotwicę na różowym tle. Symbol sam w sobie może być ekspresyjnym rozwinięciem symbolu slanesza. I to tyle informacji jeśli chodzi o BKMC Hufdu, Anioły e... Ekstazy. I co? Tyle na dzisiaj. Eee, zaraz wrócę na Pan patrona. W kolejnego. Trzymajcie się. Na...